Jeju, jak to wyglądało? Jeszcze dzieckiem byłam, z rodzicami żeśmy tutaj byli. No, były takie ławeczki drewniane z taką wajchą do zamykania. No zupełnie inaczej to wyglądało i na innym poziomie. Przede wszystkim komfortowa jazda w kabinach bądź otwartych. Także każdy ma wybór dla siebie. No i na przestrzeni czasów jest to na plus, bardzo. Dlatego stąd chyba tyle dzisiaj, tutaj, przy ostatnim dniu pięknej pogody mieszkańców. Pamiętam te stare wagoniki, które były tak zakładane, zero bezpieczeństwa, nic. No ale wiadomo, w tamtych czasach było zupełnie inaczej. Teraz jest o wiele bezpieczniej. Fajnie, bo można z takim małym szkrabem, z wózkiem sobie wjechać, można z pieskiem sobie pójść, jeżeli ktoś idzie z pieskiem, wejść do gondoli, super. Pierwszy raz z tą dawną Elką miałam 7 lat, więc pamiętam duży tłum. I pamiętam towarzysza Gierka. Elka po raz pierwszy ruszyła w podróż 7 września 1937 roku. Od tamtej pory szacujemy, że przewiozła około 18 milionów osób. Przez lata cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dzisiaj świętujemy ten dzień, są animacje dla dzieci, jest DJ, także zapraszamy wszystkich do wspólnego celebrowania tego dnia. Elka cieszy się ogromną popularnością przez cały rok. Dzięki zamkniętym gondolom można nią podróżować również zimą, podczas deszczu. Także cały czas jest bardzo duża frekwencja i jest to jedna z największych atrakcji nie tylko Parku Śląskiego, ale również na Śląsku. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku drugi odcinek Elki od Wesołego Miasteczka do Planetarium, a niedawno podpisaliśmy umowę również na realizację trzeciego odcinka. Budowa już się rozpoczęła, także mamy nadzieję, że już za niedługo będziemy mogli cieszyć się całą trasą dookoła Parku Śląskiego.